Bohater najmężniejszy z mężnych. Tak nazywany jest rotmistrz Witold Pilecki. Pojutrze przypada 67. rocznica jego śmierci, a już dziś hołd rotmistrzowi oddali krakowianie. Witold Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. O tej niezwykłej postaci Kamila Kuzar. Mówi się, że młode pokolenie nie interesuje się już historią. Ci studenci udowadniają, że jest inaczej. Kilkudziesięciu młodych ludzi wyruszyło dziś spod Bazyliki Mariackiej, by uczcić rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej i więźnia Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy marszu zgodnie podkreślali: to jeden z największych Polaków i trzeba o tym pamiętać. My młodzi jesteśmy dzisiaj na tym marszu, bo rotmistrz Pilecki to jest dla nas wzór. Nie tylko tam piosenkarze, aktorzy, tylko właśnie Pilecki. Chcemy żyć tak jak on. Rotmistrz Witold Pilecki dał się zamknąć w obozie, by zobaczyć, co się dzieje za bramą. Był organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz, autorem raportów o zagładzie. Po uchodźcy namawiał dowództwo podziemia do akcji zbrojnej, która wyzwoliłaby więźniów. Bohaterski i niezłomny. Taki pozostaje w pamięci Polaków. Także tych młodych, którzy przemaszerowali dziś krakowskimi ulicami. Podczas gdy mógł stracić życie za swoje wartości, z którymi się kierował, nie zaprzestał ich i do końca służył Polsce. 67 lat temu został zamordowany przez władze komunistyczne. Rehabilitacji rotmistrz Pilecki doczekał się dopiero w latach 90. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Kamila Kuzar, Kronika.